Hej wszystkim! Jestem z moim przyjacielem na wakacjach na Hawajach! Cześć wszystkim! Wracamy za 14 dni. Mój outfit składa się z okularów za 300 tysięcy, kapelusza za 10 tysięcy i koszuli za 5 tysięcy złotych. Była na przecenie, nie mogłam się jej oprzeć. Tak! Krzysiek, zrobimy sobie zdjęcie. O, zobacz, czyli nowe zdjęcie na story. Są na Hawajach. O! Może ich okradniemy? Pakuj, co się da, szybko! Tylko rękawiczki załóż mi tych, boż, żeby nie było odcisku palców. Kolego, szybko to. Pieniądze. Przydamy to za grube pieniądze. Słuchawki, szybko trzymaj, wkładaj. Szybko. Pieniądze. Szybko wyszły. O, graleczka, dobra, szybko. Zwijamy się, chodź szybko. No super. Na pewno nam zazdroszczą. Na pewno. Chodź. Matko, co się stało? Gdzie jest moja porcelanowa laleczka od babuni? Gdzie jest cała biżuteria? Gdzie pieniądze? Nie rób tego, nie! Dzwonię na policję! Nie. Skąd ty to masz? Stój ty, draniu! Teraz zdaję sobie sprawę z tego, co zrobiłam. Każdy wiedział, gdzie jestem, co robię, co planuję, kiedy wrócę. Nawet mój najlepszy przyjaciel to wykorzystał. Bardzo mi smutno z powodu kradzieży. Lalki, biżuterii i pieniędzy. Ale najsmutniejsze jest to, że straciłam przyjaciela. Nie wszyscy muszą wiedzieć, gdzie jesteś, co robisz, co planujesz. Takie informacje mogą być wykorzystywane przeciwko tobie.